Specjalne wydanie faktów, Andrzej Jędrzej, dobry wieczór. Szok, niedowierzanie, panika, to wszystko za sprawą społecznościowego portalu Facebook, a dokładnie jego założyciela, Marka Zuckerberga, który 10 minut temu na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w San Francisco ogłosił, że z przyczyn technicznych Facebook przez najbliższy tydzień nie będzie działał. Łączymy się zatem z USA, konkretnie z naszym korespondentem, który jest w Kalifornii, brał udział w tej konferencji. Halo Tomku, oddaję ci głos. Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Konferencja skończyła się dokładnie 12 minut temu i to, co w tej chwili tutaj się dzieje, jest wprost nie do opisania. Amerykańscy analitycy uważają, że ta decyzja może mieć bardzo poważne konsekwencje, nie tylko społeczne, ale także ekonomiczne. Tomku, a czy na konferencji podano dokładne przyczyny takiej decyzji? Nie, jeszcze nie. Wszyscy mówią, że jest na to za wcześnie. No, wszyscy też spekulują, jak to w USA nie brakuje zwolenników teorii spiskowych. A jak, Tomku, na te bądź co bądź sensacyjne informacje zareagowali zwykli Amerykanie? Normalnie. Wybuchła gigantyczna panika. Ludność masowo zaczęła wykupować żywność ze sklepów, a przestrzeń powietrzną nad większymi miastami USA, takimi jak Chicago, Atlanta czy Baltimore, zaczęły patrolować myśliwce strategiczne F-22 Raptor. Nad nowojorskim Times Square, gdzie już gromadzą się tysiące ludzi, zawis wielki elektroniczny zegar, który będzie odliczał ostatnie 24 godziny do wyłączenia Facebook. Dziękuję bardzo. Tyle na razie z Ameryki. Będziemy czekać na dalsze informacje. Przypominam, że za niecałą dobę, na tydzień, zniknie portal Facebook. W Polsce pojawiają się już pierwsze komentarze. Przeglądam właśnie internetowe nagłówki jutrzejszych dzienników i tak na przykład Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie napisze o stratach, jakie z tego powodu może ponieść znany portal. Z kolei Fakt w specjalnym dodatku zamieści zdjęcie monitora komputerowego, na którym nie wyświetla się Facebook. Gazeta Polska obszernie skomentuje żydowskie pochodzenie Zuckerberga, a Super Express, jak to Super Express, zamieści aż 8-stronicowy wywiad z mamą małej Madzi z Sosnowca, która od dłuższego czasu jest w areszcie i musi sobie radzić bez Facebooka. Odsyłam Państwa do lektury jutrzejszej prasy, a w naszym studio pierwszy gość Antoni Macierewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan wie, dlaczego Facebook przestanie działać? Tak, wiem. Oczywiście, że wiem. Ale nie mogę zdradzić ani źródeł, ani szczegółów. Natomiast powołałem już specjalną komisję, na której czele stanie sam pan profesor Molenda, światowej sławy specjalista, który już w tej chwili udowodnił, że Facebook, czytany od tyłu, daje kobecaw. I? I ma tyle samo znaków, co Smoleńsk. Przepraszam, no ale profesor Molenda jest specjalistą w jakiej dziedzinie? Jest szefem katedry łąkarstwa Akademii Rolniczej w Ułan-Bator. Aha, ale z Facebooka od czasu do czasu korzysta. Nie on, korzysta chłopak i jego córki. Rozumiem. W takim razie proszę powiedzieć, czym konkretnie w tej chwili zajmuje się zespół pańskich ekspertów? W Google wpisaliśmy frazę wyłączyć Facebook. Mhm. Otrzymaliśmy bardzo ciekawe rezultaty. Jakie? Przede wszystkim, proszę Państwa, należy przestać bać się słowa zamach. Zamach? Tak, proszę Państwa, zamach. Ci, którzy myślą, że to z przyczyn technicznych Facebook przestanie działać, są w wielkim błędzie. Proszę Państwa, zarówno jak ja, jak i moi eksperci, wielokrotnie korzystaliśmy, jak nie z Facebooka, to z komputera. I mamy na to w tej chwili dowody, że jeżeli coś można wyłączyć, to potem to można włączyć. No na pewno tak, ale o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że jest to zamach. Czy pan tego nie widzi? Że jest to zamach, za którym stoją odpowiednie grupy osób, połączone oczywiście z obcymi służbami? No, przepraszam bardzo, ale na jakiej podstawie stawiam pan te bądź co bądź odważne tezy? To nie są tezy, to są fakty. Dziękuję bardzo. Tak, to są fakty, a dokładnie ich wydanie specjalne. Przypominam, że od jutra przez tydzień nie będzie działał portal Facebook. USA, jak widzieliśmy wcześniej, w szoku. A my teraz zobaczmy, jak zareagowali Rosjanie. W Moskwie jest nasz korespondent. Halo, Filipie. Proszę pana, w Moskwie to są sami agenci. Dziękuję bardzo. Cię dawno tam sprzedał. Dziękuję bardzo. Halo, Filipie. Jestem. Wspaniale. Filipie, jak zareagowała Moskwa? Och, no nie tylko Moskwa, ale i cała Rosja. Pomalutku dochodzi do siebie po wczorajszym święcie czerwonego balonika. I to pewnie dlatego te szokujące informacje z USA tutaj na nikim nie robią żadnego wrażenia. Filipie, a przypomnij proszę, co świętują Rosjanie podczas Dnia Czerwonego Balonika? Nic, jest to sztucznie wymyślone święto, by była okazja do napicia się alkoholu. Czyli rozumiem, że przynajmniej na razie żadnych oznak paniki czy strachu w Rosji nie widać. Nie, no nic takiego się nie dzieje. Co prawda zarejestrowano wzmożoną sprzedaż piwa, wina i wódki, ale to pewnie dlatego, że dzisiaj po prostu jest zwykła środa.
Dziękuję bardzo. Jest piątek, 20.13. Od jutra... Zakłócenia. Od jutra, od godziny 19 czasu europejskiego, przez dokładnie tydzień nie będzie działać portal Facebook. Jak donoszą agencje prasowe, w Waszyngtonie pod Białym Domem odbywa się w tej chwili już gigantyczna demonstracja pod hasłem I don't like it, którą zorganizowała Cysata Murzynka i 2,5 tysiąca jej znajomych. Umiarkowany spokój panuje już w Czechach, gdzie po pierwszej fali oburzenia społeczeństwo poddało się i spokojnie czeka na rozwój wypadków. Natomiast cały czas dramatycznie jest na Łotwie, gdzie jest nasz korespondent Halo Edwardzie. Łotewscy chłopi szukali rozwiązania, ale rozwiązania nie było. Był tylko chłód, halucynacje z niedożywienia i śmierć. Dziękuję bardzo, tyle Łotwa. Godziny dzielą nas od wyłączenia na tydzień portalu Facebook. Już za chwilę naszym gościem będzie Sebastian Wąsik z nowo powstałej fundacji Tydzień bez Face'a. A my w międzyczasie przejrzeliśmy internet, gdzie wzmożoną radość wykazują użytkownicy Twittera. Prześcigają się w komentarzach i tak na przykład Radosław Sikorski stwierdza, że nowym selekcjonerem po Nawałce powinien być już tylko Nawałnica, a z kolei poseł Adam Hoffman z PiS ripostuje, że i zauważa, że podczas rządów Jarosława Kaczyńskiego żadnych problemów z Facebookiem nie było. Tyle Twittera, teraz moim Państwa gościem jest Sebastian Wąsik z Fundacji Tydzień bez Face'a. Dobry wieczór. Siema katacze. Sebastian, krótko, czym zajmuje się Wasza fundacja? No nasza fundacja powstała po to, by pomóc ludziom przetrwać tydzień bez Face'a. A jakie macie plany na ten tydzień? Zorganizowaliśmy sztaby kryzysowe, gdzie każdy, kto tej pomocy potrzebuje, będzie mógł się zgłosić. A konkretnie na czym będzie polegała ta pomoc? W centrach miast postawiliśmy olbrzymie namioty. Ludzie tam będą mogli przychodzić, będą mogli przyczepić swoje zdjęcie, ewentualnie udostępnić zdjęcie kogoś innego. To wszystko? Nie, nie. Ludzie będą mogli też szukać swoich znajomych, będą mogli organizować się w grupy albo sprawdzić, czy ktoś z bliskich akurat danego dnia nie ma urodzin. Bardzo ciekawa inicjatywa. Wiem też, że planujecie dyskusje panelowe. Tak, tak. Codziennie będą odbywały się dyskusje panelowe, codziennie na inny temat, które moderować będą wysokiej klasy specjaliści z danej dziedziny. Przed programem pozwoliłem sobie wynotować kilka ciekawszych tematów i muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem. Zaczepki, odpowiadać czy nie, lubienie własnych postów jako zaburzenia samooceny, czy choćby zamieszczanie zdjęć śpiącego psa, czyli wołanie o pomoc. Chyba nie wymieniłeś tutaj najciekawszej prelekcji, która odbędzie się w środę o godzinie 20 z panem Adamem Grzanką na temat 300 i więcej znajomych, dewiacja czy upośledzenie. W takim razie życzę powodzenia. Czy robicie coś, żeby wasza akcja wyszła poza granice naszego kraju? No naturalnie. Stworzyliśmy stronę internetową Siedzenie na fejsie jest w porzo, którą od wczoraj odwiedziło jakieś 10 milionów ludzi. 10 milionów od wczoraj. Tak. Wspaniały wynik. Czy moglibyśmy do kamery podać adres tej strony i zaprosić naszych telewizorów? www.sittingonfaces.pl. Zapraszam. Dziękuję. Ja zapraszam. Tyle Sebastian Wąsik z Fundacji Tydzień bez Face'a. Jesteś w porze, koleś. Dzięki. A my, proszę Państwa, teraz błyskawicznie przenosimy się na Podlasie, a dokładnie do Sokółki, gdzie ze zrozpaczonymi mieszkańcami tego małego polskiego miasteczka rozmawia nasz kolejny korespondent, Halo Marcinie. Widzieliś, ta psy się tegują. Weź ta to rozgońta, żeby dzieciaki nie pogryzli. Ja na antenę idę. Marcinie, już jesteś na antenie. Tu, na Podlasiu, dramatem Polaków okazało się wyłączenie Facebooka. Pomimo późnej pory, ludzie gromko zaczęli wychodzić na ulicę. Zaczęli odpalać znicze i tak po ludzku w świecie zaczęli się bać. Obok mnie jest mieszkaniec Sokółki, pan Sławomir z Kiryluk. Matko jedyna, panie Sławku, dlaczego pan płaczesz? Otóż to, panie, no jak nie płakać? No jak nie płakać, jak oni wyłączyli, to teraz nie włączą. Panie, żyć się nie da, panie. Panie Sławku, to tylko tydzień. No tydzień, tydzień. Lidla też zamykali na tydzień. Mówili, że wanteryzacja będzie. I co? Rok nie działa. Panie, wszystko pozamykają, no. Szkoły pozamykają, przychodnie pozamykają, jeszcze tam cerkwie pozamykają. Żyć się nie da, panie. Czy, panie Sławku, czego pan się najbardziej boisz? No toż to, panie, ja mam żonę i troje dzieci. To ja dla nich teraz będę musiał rozmawiać. No żyć się nie da, panie! Czyli, panie Sławku, czas spotkać się w realu! No ale jak w realu, panie? Przecież najbliższy real 47 km stąd. To cały dzień trzeba jechać. Panie, żyć się nie da, ja muszę jechać, panie! Tyle z rozpaczonej Sokółki, a ja oddaję głos dla Warszawy.
Ludzkie dramaty na Podlasiu, a my teraz dzielimy się informacją z ostatniej chwili. Jak podało BBC, jutro w Fenianie odbędą się uroczystości na cześć Kim Jong-una, który stwierdził, że jego zwycięstwo z Facebookiem jest tylko małym krokiem w wielkiej wojnie z całym internetem. Tyle BBC, a teraz moim i Państwa kolejnym gościem jest ksiądz arcybiskup Mieczysław Zamiatacz. Szczęść Boże. Dobry wieczór. Z tego co wiem, papież Franciszek ma konto na portalu Facebook. Panie redaktorze, Ojciec Święty to jest w Watykanie, a my tutaj podzielamy opinię, że Facebook tak może wciągnąć drugiego człowieka. I o tę opinię właśnie chciałem zapytać, bo cały świat reaguje bardzo różnie. A jakie jest stanowisko polskiego episkopatu? Mam nadzieję, ba, nawet jestem głęboko przekonany, że ten czas pozwoli odciągnąć młodych ludzi od komputerów, a popchnie ich w stronę Kościoła. No tak, tylko czy to, podobnie jak rosnąca fala rozwodów, nie spowoduje wzrostu liczby aktów pedofilii wśród księży? Tego nie wiem. W takim razie bardzo dziękuję. Tyle ksiądz arcybiskup Mieczysław Zamiatacz. Żegnam. Żegnam księdza. Powoli żegnam również Państwa. Kończymy nasze specjalne wydanie Faktów. Ja już za chwilę zapraszam na fakty po faktach, w których to Jolanta Pieńkowska będzie przez cały czas dopytywać. A czy to przypadkiem nie jest tak, że Facebook przestał działać na zawsze? Zapraszam Państwa na fakty, na jutro, na 19, a na koniec sprawdźmy, co słychać w pogodzie. Na Gubałówce jest Jakub Jarosz. Tu na Gubałówce jest cichy, bezwietrzny, spokojny wieczór. Nasze Tatry jakby przygotowywały się do tego, co ma nastąpić jutro. Wydawałoby się, że najspokojniejszymi ludźmi na naszej planecie są tutejsi górale. Kiedy zapytałem ich o komentarz tej całej sytuacji, odpowiedzieli mi, cytuję: nie masz się czym przejmować, bo z tym caluśkim Facebookiem jest jak z gadatliwą babą. Jak się na tydzień zamknie, to potem z podwójną przyjemnością chce się znowu na nią wlić. Hej!